is a fine game. Mieliśmy wysnajpić Kaseko, a wysnajpiliśmy Frina, nie? Bardzo defensywnie gra Skurczybyk tym talonem. Kurwa, ile creepów tankuje. Ciekawa zagrywka z jego strony. Ma kurwa 3 creepy, that's so over for him. Echo w bocie, Echo umiera. Okej. Ciekawe. Bez flash ignite. Typować nie trzeba. Idziemy z buta. Ale juicy wavik. Dobra, ja tapę se chillują. Echo w botside. A ładne se tej dla sportu. Ale chujowy creep. Dobrze, creepów zmisowałem. Myśleliśmy w sumie pół levela do przodu. Chciałem, że gorzej będzie dla niego. Odjebało się. Pykał to ataczek. Czy jeden wleciał? Nie. Echo od góry. Może tu jakiś help? Coś, ten Teges? Echo od góry stoi, no to chillujemy troszkę. Gramy do bota jak coś. O! I nie żyje. Szkoda, że killa nie dostałem. But it's fine. Upsi daisy. Ile creepów tu misnąłem. Byle żeby kanona wziąć. Dobra, jest książka. Wave. Nie najlepsze, ale ten typ mu to spierdoli? Nie, nie spierdolił. Ale dobra. Tepnę tu i lecimy.
Timberlesy w sumie. No teraz go tu zonujemy. Reczka, oj, nie trafione, ale kurwa, unlucky. Chciałem go to zabić, tak szczerze. Tylko zwastowałem MR-kę. Się źle ją rzuciłem, ale on tylko też tak dziwnie poszedł do przodu. Mogę go po prostu zostawić. Zabrakło milimetra. Pytanie, jak tu eko stoi. To powinna być real na dive'ie. Eko jak coś od góry. No aha. Ja pierdolę, to jest niemożliwe, jak on tutaj griduje. Dobra, nie żyje. Nice. Huge. Kaseko. Nie wiedziałem, co kupić. Czyli standardowy build? Nie. Z maską. No to kupiłem na buty i Sila. Oni chyba się poddali z bota. Mida wybiegli. No i ta gra już jest taka turbo one. Wystarczy nie zintować teraz. Nowa czy stara szkoła. Pyk. Tam coś się dzieje. Giga dymy są. Tutaj. Mogę puszczać wave'a. Gdzieś tam pójść. Do góry. Totalnie bota zdropowali. Za statu biegnie. Zabija sobie tam wszystkich. Nie wiem, co się tu pierdala w tej grze. Pyk. Jeszcze reczka. Nie żyje. I w porządku. Jakaś erka. W na Aszkę, żeby dostać oczywiście asystę. Red Buffa chcę brać. What? Ciekawe. Weźmie się plate, git. Trzymamy na zasięg. Spacing, kiting. Oni gdzieś tam grają, pewnie tu będzie gdzieś chciał szukać, bo to jedyna deska ratunku. My sobie pushnijmy wave'a. On tam zbiega, ale to jest spoko okno, żeby się cofnąć. Nie mam TPK, on ich zabije. Oj, trochę niefortunnie. Dobra, pójdę w maskę w tej grze. Generalnie wydaje mi się, że są tak squishy i ogólnie, że tutaj Luden byłby spoko. Ale ja nie lubię tego Ludena, nie podoba mi się jakoś ten Luden na Orianie. Generalnie tak Oriana jest już trochę useless. To maska chociaż fajnie działa, z tym Ludenem nie wiem, zawsze się czuję taki bezużyteczny. I don't know. Lecimy z nim, pyk. Ściągnięty, zabity. Prosta w piłka. Szybciorem tak, o. Ale to Aszka jest supportem? To ja nie wiedziałem, kto był kurwa supportem. Aszka czy Kartus? Dziwne się wylosowało. Ale spoko, bierzemy teraz to. Ale można dać tytuł. Gram na drugiego najlepszego polskiego mida. Bo oczywiście według niektórych ekspertów z TikToka w
Frine jest drugim najlepszym polskim midlanerem. Zaraz po Wysockim. No sprytnie, sprytnie chciał to rozegrać tym talonem. No ale niestety trochę się podjarał. Pomyślał już, jaki będzie miał odcineczek, nie? Zabijam Lewusa level 3. I wyszło jak wyszło. Dobra, nie, stoimy, bierzemy mida. On chce skoczyć gdzieś pewnie z wraithów czy coś. Dlatego trochę schagujemy tą górną stronę. Też jest Ashka tu. Może jakiegoś Arrowa znajdzie? Arrow? Dobra, gościu bez tego. No, to i tak on był arrowowalny. Bo tak się ustawiła. No dobra, Karthus ten zerki zabił z bazy. Ty, on całkiem sporo bije. Dobra, kliknąłem tab. Widzę jego obrażenia. Trochę mocne. No to puszujemy dalej. Mogę się cofnąć i kupić maskę. W ogóle, a, bo to jest 12 minuta, tam jeszcze tego FF-nąć nie mogą. Ale się gierka wylosowała. Ach, ten koniec sezonu. A, ktoś wyszedł. I udało mi się zafefować. No nic, to super. Dzięki, że oglądaliście. Pozdro, do następnego, widzowie. Siemanko!